Poniedziałek, 13 czerwca, już po godzinie 19 do Kieleckiego Centrum Kultury zmierza coraz więcej ludzi. O 20 na wielkoformatowym ekranie na dużej scenie rozpocznie się transmitowana na żywo z Walencji w Hiszpanii Toska Giacomo Pucciniego. Wszystko dlatego, że Kielce włączyły się w projekt pod hasłem Viva Europa, opera na żywo dla miast europejskich. Przedsięwzięcie to służy temu, abyśmy się poczuli ze wszystkimi mieszkańcami tych miast, a jest ich 55, z mieszkańcami tych 55 miast, którzy w Europie będą z nami wspólnie oglądać tą operę. Jestem bardzo ciekawa właśnie, jak to będzie wyglądało i powiem pani, że właśnie między innymi z tego powodu właśnie zdecydowałam się też przyjść. Do obejrzenia Toski skłania nas po prostu sam jej autor. To jest tak piękna opera, że trudno nie skorzystać z okazji, żeby ją usłyszeć po prostu. To nieważne, że ona jest z drugiego końca Europy. Ważne jest to, żeby Toskę właśnie usłyszeć. Viva Europa to inicjatywa kulturalna odbywająca się od 3 lat pod patronatem Komisji Europejskiej. Do tej pory wystawiono Walkirię Ryszarda Wagnera oraz Carmen Georgia Bizeta. Toska to najbardziej krwawa i budząca emocje opera Pucciniego, podkreślająca wysiłki Europejczyków podejmowane dla osiągnięcia wolności. Jest ona jednocześnie opowieścią o wielkiej miłości uwikłanej w pajęczą sieć polityki. Bardzo dobrze, że jest tłumaczenie w ogóle w języku angielskim. Także ogląda się naprawdę taki komfort i nagłośnienie dobre. Obraz, także cudowna sprawa. Ja rzadko chodzę na operę, to się muszę przyznać bez bicia i na razie koncentruję się na odbiorze tego, co jest. Mieliśmy na początku wstęp pana Barroso, on dużo mówił o tym, jak ważna jest wspólnota europejska, ale powiem szczerze, że na razie opera mnie wciągnęła. Przygotowania techniczne do przeprowadzenia transmisji Toski trwały w Kieleckim Centrum Kultury od piątku. W przerwach pomiędzy aktami publiczność mogła obejrzeć spoty reklamowe wszystkich uczestników projektu. Do Viva Europa przystąpiło w tym roku 6 polskich miast – Gdańsk, Lublin, Wilanów, Warszawa, Wrocław, Zabrze oraz Kielce. Dołączyły do grona, w którym znalazły się m.in. Praga, Zagrzeb, Bordeaux czy Las Palmas. Myślę, że to jest ciekawe doświadczenie kulturalne, oprócz tego, że muzycznie można posłuchać tego, co na świecie jest na najwyższej półce. Bardzo dobrze, że to się stało, to znaczy, że jest taka transmisja na Telebimy, no bo wiadomo, że okazje, żeby obejrzeć to rzeczywiście na żywo, to należą do rzadkości w takim wykonaniu. Tegoroczna impreza została włączona w obchody Europejskiego Roku Wolontariatu.